bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Polacy od stuleci znani są ze swojej odwagi i poświęcenia dla ojczyzny. I chociaż wielu kwestionowało zasadność powstania warszawskiego, to był to niewątpliwie wielki akt odwagi, wielki akt poświęcenia i prawdziwy ruch oporu. Taki ruch oporu stworzyła Sophie Scholl, Białą Różę. I dziś my potrzebujemy ruchu oporu, prawdziwego pospolitego ruszenia, prawdziwej solidarności. Dlatego dzień po rocznicy Powstania Warszawskiego, 2 sierpnia, tutaj, o godzinie 17, spotkamy się, aby pokazać, że dzisiaj Polacy także są odważni, że dzisiaj Polacy się nie boją przeciwstawić patologii władzy, patopolitykom, patopolityce, szerzącej patologię władzy. Dlatego 2 sierpnia o godzinie 17 spotkamy się tutaj, choć będziemy w maskach, chociaż ukryjemy naszą tożsamość, to pokażemy, że się nie boimy, że jesteśmy ze sobą solidarni, bo to my tworzymy Polskę.